I musiałbym teraz mieć skrypt, który bym nacisnął guzik, który by wyłączył ten ogień. Jaka jest idea? Witamy serdecznie. Przy mikrofonie Bartosz Barłowski. Jestem z Bartkiem Rychalskim, który zgodził się połączyć ze mną w dosyć innowacyjny sposób, ponieważ testujemy coś, co wcześniej za bardzo nie było jeszcze robione. Na pewno nie było robione w branży e-learningowej na tym poziomie, na którym tutaj teraz widzimy. Poprosiłem Bartka, żeby uruchomił swoje studio, zaprzęgnął piękne światła, które ma i tą przestrzeń, którą ma przygotowaną do tego, żeby takie rzeczy robić. I pokazuję mu, i on wysyła mi ten sygnał poprzez protokół NDI. I NDI to jest taki streaming software, który umożliwia właśnie wysyłanie sygnału prosto poprzez network, czyli przez sieć. Jesteśmy połączeni przez Skype'a. Tak naprawdę cały system jest oparty o Skype, ponieważ Skype nam wysyła ten sygnał wideo i mamy łączność i się słyszymy nawzajem. Jednocześnie wykorzystuje OBS-a, który streamuje ten cały sygnał, który wysyła Skype i następnie przesyła go dalej do silnika Unreala, którego widzimy tutaj. Bartek, nie wiem czy widzicie, co on właśnie wyprawia, ale on rysuje w przestrzeni 3D na swoim lightboardzie i widać to prawie że idealnie. Muszę przyznać, że jakość jest bardzo ładna, jak na pierwszy setup, który zrobiliśmy. Ja teraz ten eksperyment pociągnę jeszcze dalej, ponieważ jako operator chciałbym chwycić teraz za kamerę i tak jak aktor tutaj w przypadku Bartka, który rysuje tutaj serduszka, prezentuje coś na ekranie i opowiada jakiś swój ciekawy koncept lub uczy czegoś, to chciałbym, żeby dać wirtualnemu operatorowi możliwość pracy taką, żeby mógł nakręcić to po prostu i zrobić to tak zwanej organiczną ręką, czyli żeby nie cały czas kamera była stabilnie na statywie, tylko żeby się troszeczkę ruszała. Nie? Dlatego odpalam teraz tak zwaną aplikację, która się nazywa Uremote. To jest aplikacja, którą przygotował właśnie Unreal Engine i on umożliwia, to był pewnie mój adres IP. IP. Tak jest, mój adres IP. I się teraz, uwaga, połączymy. Czyli teraz wykorzystuję uruchomienie tego launchera w nowym oknie. Launch in new window, tak zwany. Teraz mam troszeczkę, będę miał lepszą jakość, mając to w osobnym oknie. I uwaga, teraz biorę telefon, słuchajcie. To jest iPhone po prostu, zwykły. I łączę się. Ja będę musiał na chwilę, Bartek, zdjąć słuchawki, więc nie będę słyszał, co będziesz mówił. Ale jeśli chcesz mi coś zakomunikować, to mi to po prostu napisz. Ja to zobaczę na swoim telefonie od razu. Bo idea jest taka, że operator widzi to, co też kręci w silniku i jednocześnie ten sygnał jest wysyłany też dalej. Dobra, łączymy się. I tutaj jedna uwaga. Jako, że ten green screen jest wycinany na żywo w silniku Unreala i poświęciłem dosłownie na to tylko 2 minuty do ustawienia wycinania tego tła, więc widać troszeczkę artefaktów, gdzie postać przenika. W praktyce wystarczy poświęcić troszeczkę więcej czasu na dopasowanie efektu green screena i wtedy te artefakty znikają. No dobra, rzuciłem kamerę, wracam przed konsoletę.
Nie wiem, czy Bartku widziałeś ten efekt, ale było widać mniej więcej, nie? Tam pewnie na preview Skype'owym widzisz mniej więcej, co się dzieje, nie? Mhm, tak, tak, widzę. Fajnie to wygląda. O, czekaj, tylko teraz mi się ten Skype tutaj przykleił do telefonu. Przepraszam, ten. No, widzisz, ja to sobie trzymam telefon. Tutaj oddalę troszeczkę kamerę jeszcze, żeby było widać. No i mam możliwość właśnie organicznego kręcenia tego. Oczywiście ja się tu bardzo blisko zbliżam i zaburzam tą rozdzielczość, ale jeżeli po prostu to się robi w odpowiednim setupie, to nie ma problemu, żeby to widzieć w bardzo fajnej jakości, którą tutaj wysyłamy po prostu wykorzystując tak naprawdę narzędzia, które są dostępne out of the box, bo i Unreal Engine jest darmowy, silnik w Skype jest darmowy, no i OBS też jest darmowy. I te trzy softy spięte razem umożliwiają nam właśnie robienie czegoś takiego, tego typu właśnie rzeczy. Ja jestem zadziwiony, ja to włączę tylko sobie tę wirtualną kamerę na razie. Czym jesteś zadziwiony? Jestem zadziwiony tym, że to zadziałało, stary. Bo miałem... To jest porządne studio, a nie jakieś kanapeczki. No właśnie. Ja w ogóle jestem bardzo zaskoczony, jak szybko sobie ogarnąłeś to, że całe studio masz na green screenie. Jesteś praktycznie na idealnym greenie, więc ja z punktu widzenia... A nie mam tutaj... greena. A nie masz greena. Kurde... Właśnie, to jest też no green screen mam, tak zwane, nie? Ja nie lubię greena. Zrobiliśmy greena bez greena. A jak to zrobić, to zapraszam na Creative Week ze mną pod koniec lipca. To wtedy o wszystkim opowiem. Właśnie. Skorzystaj, Bartku, z tego plaga teraz. Opowiedz, jaki masz tu projekt w zanadrzu, bo przed połączeniem się opowiadałeś mi trochę w paru słowach. A opowiedz, co właściwie planujesz i dlaczego to w ogóle robimy teraz, nie? Takie rzeczy. Ostatni tydzień lipca, 3 epickie całodniowe warsztaty z moim skromnym udziałem. Pierwszy dzień audio, drugi dzień wideo, trzeci dzień live streaming pro. Będzie hardkorowo. Pokażę mnóstwo rzeczy, mnóstwo tipów z praktyki 10-letniej mojej. Także po prostu będzie się działo, będzie się działo. Mm-hmm. Tyle miecha. Normalnie no same stejki, żadnych kanapeczek. Kto mnie zna, to wie. Czyli po prostu wszystko będzie transmitowane na żywo, tak że byście mogli oglądać. No i jak to się mówi, najlepsze rzeczy w życiu są za darmo, więc to też będzie za darmo. Moja żona na szczęście tego nie słyszy, no ale wy wiecie, będzie za darmo. Łączymy się, ponieważ wirtualna produkcja, to co teraz robimy, to jest generalnie przyszłość produkcji wideo. Dlaczego? Ponieważ do tej pory trzeba było poświęcać bardzo dużo energii, pieniędzy na budowanie scenografii, przerzuty sprzętu, ludzi w różne miejsca, a teraz w zasadzie jedna osoba dysponująca odpowiednio wyposażonym studiem jest w stanie tworzyć miliony światów za kliknięciem myszki, korzystając z silnika Unreal Engine. A druga rzecz jest taka, że pod koniec lipca organizuję Creative Week z Bartkiem Rycharskim. To będą 3 turbo intensywne warsztaty ze mną, transmitowane na żywo w internecie. Pierwszy dzień to będzie audio, drugi dzień wideo, trzeci dzień live streaming pro. I w związku z tym, że najlepsze rzeczy w życiu są za darmo, to też będzie za darmo. Więc zapraszam do zapisania się. Trzeba wejść na mój LinkedIn i tam będzie link. I będzie to dostępne za darmo, rozumiem, dla tych wszystkich, którzy będą, że tak powiem, mieli rękę na pulsie po prostu, tak? Podejrzane, nie? Podejrzane. No właśnie, coś mi śmierdzi, w cudzysłowie, ale śmierdzi. Domyślam się, że masz na pewno w tym jakiś swój plan, żeby zebrać jakąś fajną społeczność wokół tego w ogóle tematu, bo nie wiem... Wokół tematu kreatywnej produkcji studyjnej, tak, gdzie budujemy super nowoczesne studio do nagrań, do live streamingu i w większości przypadków jesteśmy w stanie ogarnąć wszystko w pojedynkę. Czyli nie musimy mieć 15 osób w studio. Czyli może być jedna. Ja tak pracuję od prawie roku, że sam wszystkie materiały nagrywam, streamuję. Niektórzy w to nie wierzą, ale da się. Jak widać się da, słuchajcie, da się, bo poprosiłem Bartka, żeby po prostu uruchomił studio i on to zrobił, tak? Po prostu kliknął
przenosił parę sprzętów i uruchomił green screena i ma niesamowitą właśnie tablicę lightboard, który, no porysuj jeszcze to o nim, proszę cię, to, troszeczkę, no już tam się trochę pobaw kolorkami, daj mi jeszcze dwa kolorki jakby, jakbyś mógł tak trochę pozakreślać to, tak. To jeszcze możemy jeszcze wyjaśnić, czyli tak, no tu mamy dobrze, że to jest właśnie NDI połączone ze Skype'em, to robi wszystko Unreal Engine, który jest Magic. Jeszcze może dodać tutaj słowo kluczowe Virtual Production, może się pojawić gdzieś tam wokół tego, jakoś to tak zakreśl. Dobrze. No, VP, Virtual Production. Ja mogę wtedy, wiesz, jeżeli chcę pokazać jakiś detal, to mogę zawsze się zbliżyć do ekranu. I w ogóle ten setup, który prezentuje tutaj Bartek, jest bardzo ciekawy pod tym kątem, że no, osoba prezentująca, bo to zawsze też jest taka, to się pojawiło wśród, w ogóle wynikło z e-learningu, z potrzeb e-learningu, gdzie był potrzebny kontakt osoby prezentującej z widzem. I to wyniknęło z tego i to profesor chyba jakiś ze Stanów Zjednoczonych opracował tą metodetykę taką uruchomienia takiego lightboarda, żeby prezentować to. A my to bierzemy teraz to the next level, jak to się mówi, czyli okej. Okay, lightboard mamy... Lightboard 2.0, czyli w świecie Unreal Engine. Mm-hmm. Tego jeszcze nikt na świecie nie zrobił, jesteśmy pierwsi chyba. No chyba tak, jeżeli chodzi o taką jakość, żeby to robić jeszcze zdalnie, że my nie jesteśmy w tym samym studio, no to chyba nie było dużo, w ogóle nie widziałem, jesteśmy chyba tutaj troszeczkę pionierami w tym, mam nadzieję, że dużo ludzi gdzieś tam może na to spojrzeć i powiedzieć, wow, okej, to można takie rzeczy już robić, nie? I plus Maker Studio plus Bartek Barłowski. I weź proszę pod uwagę teraz tutaj, my tu jesteśmy tylko w dwójkę, a teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że możemy się połączyć nie z dwoma, tylko z trzema, czterema, pięcioma studiami, które się wepną w taki sposób. Ustawią też lightboarda. Takiego lightboarda trzeba sobie kupić u Bartka, żeby mieć taki fajny setup. Oczywiście, ale... zapraszam, tak. Tak, ale dopiero we wrześniu. Powoli uruchamiasz. To jest hardware, więc ja wiem, że hardware jest hard. Przez to przechodziłem. Także powodzenia z tym projektem. Kibicuję, żeby to się wszystko tam ładnie, gdzieś te tablice po prostu zaczęły się pojawiać w tym learningu. No już się pięć produkuje, jedna jedzie w czwartek do pierwszego klienta do Warszawy, mhm. który był najszybszy, a za tydzień, dwa już w Toruniu będą dwie. Mhm. Czyli jeszcze kurczę, potem to... kolejna w Warszawie. No. A czy będą też mieli taką możliwość zrobienia sobie takiego green screena ładnego, bo to też jest gdzieś tam fajny motyw, że można by to jakoś połączyć gdzieś, nie? Ale to jest oczywiście tak mówię. Jeżeli na głos, będzie nie? im się chciało, to jest tylko kwestia chęci. To nie trzeba milionów. To trzeba chęci i wyrozumiałej żony, która pozwala siedzieć wieczorami z Bartkiem Barłowskim, no, słuchaj, zamiast po prostu oglądać na wspólnej, tak? Ja tak samo musiałem do tego podejść i też musiałem wytłumaczyć, słuchaj, mam ważną sprawę, chcę to uruchomić, bo już mi to chodziło po głowie od początku pandemii, żeby takie coś pokazać, od kiedy jak tylko Bartek pokazał, że ma to, to ja wiedziałem, że to będzie tak wykorzystywane pod koniec dnia wirtualnej produkcji, że będzie tak to wyglądać właśnie, nie? Bo daje to możliwości tak po prostu duże z punktu widzenia edukacyjnego, gdzie postać nie musi być już tak powiem, nie ma, odchodzi cały proces postprodukcji, to z punktu widzenia produkcji studyjnej, ale przede wszystkim jest to, że to jest interaktywne i to się robi takie, że można w każdym momencie model 3D pokazać lub lokację, która przenosi po prostu ludzi do różnych światów, wykorzystując przy tym jeszcze informacje, które mamy na lightboardzie. Tak. Nie? I to można streamować na żywo, więc można zrobić wirtualną konferencję w taki sposób, albo jakiś fajny event produktowy, albo jakiś show, jakieś po prostu śmieszne show. Tak. Mnóstwo zastosowań, sky is the limit. Ja to widziałbym właśnie w jakimś właśnie zastosowaniu jakiegoś właśnie dobrego show albo tego typu rzeczy, gdzie właśnie będzie można pokazać to no, z innej strony, nie? No bo to jednak... ja się jaram, słuchajcie. Jestem trochę geekiem i fakt, że udało się to zrobić troszeczkę, że tak powiem, na...
na HopSiup. Na zasadzie my się tutaj dużo tego nie przygotowywaliśmy wcześniej, żeby to jakiś know-how rozkwinić tego i tak dalej, tylko ja po prostu siedzę w silniku, a Bartek jest, mogę powiedzieć otwarcie, jest światowej klasy gościem, jak chodzi o światło. I chciałbym mieć tego skilla, co ty masz, że potrafisz tak się oświetlić właśnie. Jedna uwaga, to musicie wziąć udział w moich warsztatach, ale druga uwaga jest taka, że fantastyczne w tej technologii jest to, że cały ten bajzel unrealowy może robić ktoś, kto jest w San Francisco i może mi wysyłać z powrotem sygnał, który jest albo w Poznaniu i może mi wysyłać z powrotem sygnał, znaczy ja nie muszę mieć w swoim studiu tego unreala i jakiejś dużej maszyny i tak dalej, mogę outsourcować to wszystko na zewnątrz i odbierać gotowy sygnał, który mogę streamować do moich fanów. Dokładnie tak. Więc tak naprawdę pojawia się nowy zawód osób, które będą siedziały w domu z zajebistymi komputerami, z zajebistą siecią gigabitową i będą po prostu na zdalnie realizować tego typu rzeczy. I będą podawać sygnały tylko... Przekazywać sygnały gotowe po prostu do tam streamingu powiedzmy dalej, tak? Czy jakichś tam innych rzeczy. Więc... No ja to nazywam live streaming 2.0, tak to też dobrze ująłeś, że to jest właśnie taki ten kolejny etap, nie? Czyli no przechodzimy tak, no oczywiście na... tutaj, tak, no wiesz, mam nadzieję, że nie wiem, czy ja się nagrywam w ogóle, ale tam działa to audio u ciebie? No, działa. Dobra, bo ja nie nagrywam w razie czego output u siebie, ale chodzi mi o to, że tutaj mogłyby się dziać różne rzeczy, bo teraz jest nudno, nie? Ale mogłyby tu biegać, mogliby tu biegać jacyś ludzie, mogłyby się coś dziać, jakiś, nie wiem, pożar tam za nami, mógłbym to opisywać, jakieś zjawiska atmosferyczne, bo to jest silnik gier, Unreal 4, a za chwilę wychodzi piątka, która już jest totalnym sztosem, bo jest już przystosowana do PlayStation 5. To jest jeszcze tak naprawdę to, co teraz widzicie, to jest już stara technologia, bo za chwilę wejdzie jeszcze lepsza technologia, gdzie już te wizualizacje będą no, niesamowicie realistyczne. Będzie można generować szkolenia w sklepach, na lotniskach, fabrykach, wszędzie, w studiu, tak? Wszystko na żywo, bez żadnej postprodukcji, bo prawda jest taka, powiem wam w tajemnicy, że nikt nie lubi postprodukcji, animowania, montowania. Generalnie no niestety wszystko dąży do tego, żeby to minimalizować, żeby montażyści mieli jak najmniej roboty, żeby oni mogli bardziej kreatywnie działać niż po prostu, wiesz. No jesteś teraz, rura pękła za tobą i... Pękła rura, musimy zalepić rurę, słuchajcie, jak to robimy? Tak. Bierzemy... I ja teraz mogę wyciągnąć jakieś urządzenie. Okej, okay, tym. Czy tym? I na czacie. Dajcie znać. Nie. Nie? Mogę wyciągnąć coś innego. Tak. Takie coś? Tak. I teraz mogę gasić i może sikać z tego woda i ugasić ten pożar. Tak. Nie? Można robić naprawdę takie bardzo kreatywne, fajne rzeczy. I to nie jest wirtualne studio, jakich widzicie pełno na LinkedInie czy na Facebooku. Takie wygląda to jak TVP 10 lat temu. Tylko to jest silnik renderujący. To jest cały świat. To jest silnik do generowania światów, a nie jakieś trzy presety na krzyż, nie? No to jest właśnie ta różnica, że właśnie działamy w całym świecie i ja tu oczywiście jak się obrócę, to jest otchłań, ale tu po drugiej stronie mógłby być cały świat, po którym mógłby odbywać się jakiś event. No jakby sky is the limit, nie będziemy tutaj to wałkować, bo wiadomo, że to właśnie... Możesz tu wkleić coś jeszcze, na przykład kwiatka albo jakąś postać? No dawaj. Wklej tak, coś, okay. Żeby pokazać, że ty faktycznie na żywo renderujesz jakiś świat, a to nie jest jakieś tam... Dobra, dane, no to, tak? To słuchaj. Słuchajcie, to jak wygląda jak w The Sims. Kto grał w The Sims? Ręka w górę. Ja grałem. To tak... Trochę. No. Troszeczkę tylko mi wiesz, tylko mi barierek do basenu nie wyciągaj. No słuchaj, ja potrzebuję tutaj dwutonowy głaz po drugiej stronie, tak? Żeby było... Bo powiedzmy, że będziesz opowiadać teraz o tym, o geologii, tak? Więc chciałbym ten skan 3D tego głazu zanalizować z tobą. Wiesz, zobacz, to jest, ten głaz ma tutaj takie kilka takich ciekawych funkcji, nie? Na przykład tu ma takie wybrzuszenie i na to musisz zwrócić uwagę, wiesz, wiercąc. Lepiej tutaj właśnie wiercić niż tam gdzieś tam na dole, nie? No właśnie, i tu przechodzimy do kolejnego tematu, czyli skany 3D. Skanowanie 3D to jest właśnie ten motyw, gdzie można
coś zeskanować za pomocą zdjęć, wprowadzić do silnika i następnie przy pomocy właśnie takiego lightboarda, tej techniki wycinania na green screenie, opisywać to bardzo dokładnie wokół tego, co się dzieje, takiego obiektu. Ja oczywiście ja go to zrobiłem na wysokości wielkiej, ale jeżeli go zmniejszę tutaj, to postawię go Bartkowi tutaj. Daj mi go tutaj. Daj mi go tutaj. O, zobaczmy. Tak, co tu jest? Gdzie on jest? Lewitujący jest. Kamień. Tak, lewitujący kamień przed tobą jest troszeczkę. Tak. Lewitujący. W ogóle to jest fajny sposób do robienia animacji też, bo można byłoby też napisać prosty workflow, który by brał, robił snapshota twojego lightboarda i mógłbyś animować troszeczkę tak ręcznie też, nie? Także jest to... On jest troszeczkę podświetlony, ja go jeszcze troszkę tu zmniejszę. A może być jakieś źródło światła, które mnie dodatkowo oświetla? Może być. Na przykład na taki fire, jakiś ogień, jakbyś mógł... Ja bym chciał ogień, żeby tutaj... Ogień chcesz? Dobra, tak. To zobaczmy, czy mamy tu jakiś ogień. Są jakieś ogień. Partikle. Sorry, muszę na ślinicę, to zmazać. Słuchaj, ogień się teraz pali w naszym studio. To nie jest zbyt dobre. Na pewno bym się nie chciał... Nie chciałbym mieć takiego... Słuchaj, no teraz się palisz, stary. Ja to muszę pokazać mojemu klientowi, bo nie wierzył, że to jest możliwe. Że co? Real-time taki graphics? Tak, real-time. O, paliłem się! Uwaga! Uciekaj, chowaj się! Uciekam się! No to szybko musisz wziąć wtedy gaśnicę i zgasić. Bartek wystaje spod studia. I studio się po prostu pali. Także patrząc na to w sumie tak robimy trochę hollywoodzkie jaja, tak? No bo jakby mamy technologię, którą w sumie gdzieś tam widzą ludzie na studiach produkcyjnych w Disneyu, że wykorzystają Unreala, w Marvel wykorzystują Unreala tak samo właśnie do tego typu rzeczy, żeby wejść w silnik i to edytować. Ja tutaj kończąc ten stream tutaj, bo już dochodzimy do godzinki tych płonącego się studia, Bartek przyszedł faktycznie z gaśnicą, także i musiałbym teraz mieć skrypt, który bym nacisnął guzik, który by wyłączył ten ogień. Ludzie są bardzo wizualni pod tym kątem, więc o dobra, musiałem wyjść z symulacji, teraz już wiem jak usunąć ten ogień, sorry. Czyli usuwam ogień, usuwam tą naszą dymówę tu z tyłu też, żeby troszkę poczyścić nasze studio. I te rzeczy oczywiście wszystkie można skryptować sobie, co jest w ogóle niesamowite, bo mogę sobie przygotować i na padzie na przykład odpalać. Ale co chciałem pokazać, to jest właśnie opcja Simulate, czyli opcja Simulate umożliwia w praktyce. Ja dalej pracuję teraz w silniku, Bartek jest tutaj na żywo, ja go widzę jak on sobie tutaj chodzi, coś sobie sprawdza w komórce, ale jeżeli na przykład on wyciągnie teraz rękę, tak jakby ten kamień ci lewitował na dłoni, mniej więcej taki efekt powiedzmy sobie uzyskać, ja wyłączę tutaj crosshair i no i słuchajcie, no i to w sumie by to mogło działać w taki sposób, że ten kamień można edytować i przesuwać na żywo w trakcie, kiedy ten silnik, kiedy cały czas jakby widz jest, nie? Ja sobie tylko muszę wyłączyć te, o. No i w dół. No, także robię to oczywiście ręcznie, ale jeżeli bym się połączył na VR, mógłbym wtedy ten kamień chwycić i w trakcie całego streamu pokazywać go również też, jak on się zachowuje na żywo, tak jak nim manipuluje na VR, czyli jeszcze kolejny motyw łączący to wszystko, czyli wejście na VR jeszcze, nie? Także słuchajcie, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten stream. Bardzo dziękuję Bartkowi za to, że znalazł czas ze swojego busy schedule na to, żeby się połączyć ze mną i to zrobić, bo temat jest bardzo fajny i mi się wydaje, że dużo ludzi będzie się tym interesować wkrótce i będą chcieli takie rzeczy uruchamiać sobie wkrótce w swoich studiach.
Także śledźcie Bartka, on będzie miał fajny na pewno kurs Kolos, który będzie dotyczył wszystkich tematów związanych z live streamingiem i ustawieniem takiego studia, jaki widzicie. A z kolei śledźcie mnie, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o Unrealu i o tym, co się dzieje w świecie wirtualnej produkcji, bo temat jest to, co się dzieje miesiąc temu, jest faktycznie z dnia na dzień wychodzą tak nowe rzeczy, że bardzo ciężko nadążyć nad tym, także trzeba jakoś to śledzić i ja się staram to gdzieś tą wiedzę agregować i potem to wstawić wszystko razem, no i mieć taki efekt, że mamy właśnie leadboarda, mamy kurczę wirtualny ekran, wirtualne studio i jeszcze live streaming z dwóch lokacji, bo jestem połączony z Inowrocławiem, a jestem z Poznania. Mamy dobre łącze internetowe, co bardzo pomaga w tym, że nie mamy żadnych delayów i tak dalej. Pewnie byśmy mogli jeszcze dopracować tą jakość, ale na ten moment jestem mega zadowolony z tego efektu i wydaje mi się, że to można tylko teraz skalować i uruchamiać kolejne projekty związane z tym i patrzeć, gdzie to można wykorzystać w praktyce. Dzięki Bartku, jeszcze raz. Dzięki, pozdro. Nagrywajcie ładne produkty, znaczy kursy i tak dalej. Niech się dzieje, nie? Okej. Okay.